Cześć! Łowienie szczupaków w ostatnich latach jest coraz bardziej popularne. Chodzi mi o łowienie szczupaków na muchę, w sensie na duże streamery. Często pytacie nas, jaki sprzęt do tego wybrać. Powiem Wam tak. Generalnie używamy do łowienia szczupaków muchówek w klasach AFTM 8, 9, 10, a na największe bestie, na wielkie, ponadmetrowe szczupaki, na maski, czasem trzeba sięgnąć również po wędkę w klasie 11. Ja najczęściej posługuję się wędkami 9-stopowymi w klasie 10. Jedna z moich ulubionych to Orbis Helios, a druga, którą często mam ze sobą razem, czy na łódce, czy nawet na brzegu, to Trapper Silence 9-stopowy w klasie 10. Pytacie, dlaczego w klasie 10? Oczywiście szczupaki łowimy różne, od ryb małych 50-60 cm po te największe, które czasem przekraczają metr. Natomiast do ich wyholowania w zupełności wystarczyłaby wędka w klasie 8 czy 9. Natomiast ja używam dziesiątki z tego względu, że masa linki w klasie 10 daje mi szansę rzucania bardzo dużymi muchami. Wygodnie podnoszę taką muchę z wody, mokrą, i posyłam ją na kilkanaście metrów. Oczywiście wędką w klasie 8 też taką muchę możemy spróbować przerzucić, ale jak zacznie wiać wiatr, no to się okazuje, że rzuca się coraz mniej komfortowo, już trzeba przejść na mniejsze muchy, na takie bardziej opływowe, no i wtedy już troszkę nas ten zestaw ogranicza. Jeśli chcemy łowić naprawdę dużymi muchami, to warto sięgnąć po takie muchy, po wędkę w klasie 10 i wtedy nie będziemy mieć problemu, jakie to rozmiarowo muchy wybierzemy. Kołowrotki muszą zmieścić naszą linkę. Podkładu wystarczy zwykle 50 metrów. Szczupaki rzadko kiedy zabiorą nam całą linkę, więc w zupełności 50 metrów wystarcza. Ja z racji tego, że ten sam sprzęt używam często na głowacice, nawijam 200 metrów podkładu i wtedy się nie zastanawiam, co tam jest pod linką. Wiem, że w zupełności wystarczy. Jakie linki na tego szczupaka? Oczywiście to wszystko zależy od wody. Na płytkiej wodzie sięgam po linkę pływającą. Na wodzie takiej do 2,5 metra głębokości, mówię o wodzie stojącej, sięgam po linkę intermediate. A jeśli woda jest głębsza niż te 2-2,5 metra, wtedy trzeba zastosować linkę tonącą albo w trzecim, a czasem nawet, o tak jak tutaj mam, nawiniętą nawet w szóstym stopniu tonięcia. No tak, żeby te muchy sprowadzić na tyle głęboko, żeby móc skutecznie te szczupaki łowić. Jakie muchy? No od much powierzchniowych, poperów, którymi łowi się bardzo, bardzo ciekawie. Prowadzimy te muchy na powierzchni. Szczupaki bardzo agresywnie je atakują. Jest to widowiskowe, niezwykle łowienie. Oczywiście nie wszystkie ryby udaje się zapiąć, natomiast no, gejzer wody i ryba zasysająca taką muchę z powierzchni pozostaje na długo w pamięci. Jeśli nie łowimy na popery, zwykle stosujemy dłuższe muchy, 15, 18, 20-parocentymetrowe, o bardzo różnym ubarwieniu. Czasem sprawdzają się muchy ciemne, czasem jasne imitacje rybki, czasem właśnie takie muchy fleszowe są bardzo skuteczne. Co jeszcze do takiego zestawu szczupakowego potrzebujemy? Ja na przypony stosuję fluorokarbon. Zwykle, w zależności oczywiście od szybkości tonięcia linki, przy bardzo szybko tonącej lince dam metr fluorokarbonu. Przy pływającej lince zwykle będą to 2-2,5 metra. I sięgam po fluorokarbon minimum 0,35, zwykle 0,40, czasem nawet tak jak tu 0,48. I do tego fluorokarbonu obowiązkowo oczywiście zakładam przypon, zazwyczaj tytanowy, i muchę zapinam na agrafkę.
to generalnie wszystko w temacie zestawu szczupakowego. To, co warto mieć ze sobą jeszcze, to długie kleszcze do wypinania. Szczupaki potrafią taką muchę zassać bardzo głęboko. No i ważne, żeby szybko je wyczepić przed wypuszczeniem. Jeszcze zwrócę Wam uwagę na te przypony. Minimum to jest 30 cm, jeśli chodzi o przypon metalowy. Zwykle stosuję 40-centymetrowe, bo zdarzyło mi się, że taki przypon 25-centymetrowy, ryba, która rybę zassała głęboko, zawinęła się jeszcze gdzieś żyłką przypisku, obcięła mi fluorokarbon nad przyponem. No i niestety odpłynęła w trakcie holu w siną dal, piękna metrowa ryba. Nauczyła mnie tego, żeby wybierać zdecydowanie dłuższe przypony, minimum 30-40 cm. Zachęcam Was do łowienia szczupaków. To naprawdę fajne, piękne, waleczne ryby, a łowienie ich na muchę jest niezwykle fascynujące. Natomiast trzeba ten sprzęt właściwie dobrać. No, wędką w klasie 5-6 trudno jest rzucać większymi muchami, w związku z powyższym niespecjalnie nadają się one do łowienia szczupaków. Pamiętajcie, wędki w klasach 8, 9, 10. A jeśli chcecie rzucać naprawdę dużymi muchami, wygodnie, w każdych warunkach, dycha jest odpowiednim wyborem. Pozdrawiam.